Jak sprawdzić stan energetyczny pęcherzyka żółciowego? Przez test mięśniowy oczywiście. Mięsień, który jest głównym mięśniem dla pęcherzyka żółciowego, to jest mięsień naramienny w części przedniej. Ma on swój przyczep początkowy na obojczyku, przyczep końcowy na kości ramieniowej i test, który zawsze wykonujemy do sprawdzenia funkcji danego narządu, wykonujemy w taki sposób, żeby ustawić kończynę tak, aby przyczep początkowy i końcowy był jak najbliżej siebie. W przypadku mięśnia naramiennego ustawiamy sobie rękę w taki sposób, żeby była ona z przodu, dłonią w dół, odwiedziona od tułowia i ruch, który wykonujemy, to jest po prostu ruch ramienia, góra-dół. Bardzo łatwy mięsień do testowania. Test tego mięśnia pokazywałam nie jeden raz, dlatego że ten mięsień najczęściej wykorzystujemy do tak zwanego testowania na mięśniu wskaźnikowym, czyli właściwie ten rodzaj ruchu już nie raz na naszych filmach był pokazywany. Drugi mięsień, który możemy wykorzystać do tego, żeby sprawdzić stan energetyczny pęcherzyka żółciowego, to mięsień podkolanowy. To jest taki niewielki mięsień schowany w dole podkolanowym. No i oczywiście, jeżeli mięsień jest pod kolanem, to możemy również wyciągnąć wniosek, że problemy kolana mogą być również wynikiem zaburzonej funkcji pęcherzyka żółciowego.